Halo, cześć, witam wszystkich serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na nowego Daily Vloga. I dzisiaj mamy niedzielę. Wstałam dosyć późno, chciałam się wyspać, więc dzisiaj taki dzień na ogarnianie, na luzie. I właśnie zbieram się gdzieś na jakieś śniadanie, jakieś jedzenie. Zobaczymy, zaraz gdzieś przysiądę, także zapraszam do oglądania. Łapka w górę i oglądamy. Które Wam się najbardziej podobają? Ja ogólnie uwielbiam okulary. Te mi się podobają z Celine. Dziś mnóstwo ludzi, ale powiem Wam, że wszędzie, dosłownie wszędzie sprzedają te selfie sticki. To ja! Patrzcie, jakie duże butelki Aperolu i tu wszyscy przychodzą robić sobie z nimi zdjęcia. A tutaj jest ta główna katedra, proszę bardzo. Wyszłam właśnie z jedzonka. Zamówiliśmy sobie kilka rzeczy do spróbowania. Była to lasagna, pizza, jakiś makaron ze szpinakiem. Powiem Wam, że bardzo, bardzo dobre, więc jestem zadowolona. I dzisiaj, tak jak mówiłam, taki dzień luźny, więc idę dalej się przejść. Słuchajcie, musiałam założyć taką sukienkę na krótki rękaw, bo mi spaliło ramiona, także masakra. Może się trochę opalę, aczkolwiek ja tego nigdy nie robię, na przykład na twarz nakładam krem naprawdę z wysokimi filtrami, to codziennie, no bo wiecie, no ja nie jeżdżę na wakacje, żeby się opalić, a jeżeli się spala skórę, to po prostu się ją niszczy, a później w późniejszym wieku zmarszczki będą. Teraz jesteśmy przy tym kościele, przy którym byliśmy wcześniej i wybieramy się chyba w kierunku jeziorka. Także tak. Idziemy wzdłuż jeziora, a tutaj kaczki się wlegują i takie widoczki. Teraz bardzo dużo ludzi jest, bo to jest niedziela, więc nic dziwnego. Jest dosyć gorąco. Ja dzisiaj psy nagrywam, ja tak lubię psy. A tutaj jest fajne wejście do hotelu. Palace Hotel, proszę bardzo, zobaczcie, jakie ładne kwiatki na wejściu. Hotel w takim starym stylu, ale fajnie to wygląda. Tutaj lodziarnia, w jakim fajnym budyneczku. Tutaj jak idziemy wzdłuż jeziorka, to w tym momencie jest po prostu tak bardziej turystycznie, bardzo dużo ludzi. Zobaczymy, co dalej, bo tutaj jeszcze nie byliśmy. Samochody. To akurat jakichś ładnych nie ma, ale zachwycam się. Ciągle widzę mój ulubiony kaptur. Miniaki też są ładne. I oczywiście skutery wszędzie widoczne. Wzdłuż jeziorka idziemy, a zobaczcie, po drugiej stronie taki typowo wakacyjny klimat. Knajpka na knajpce. Powiem Wam, pizzę uwielbiam, więc pizza musi być zawsze jedzona. Ale znalazłam na Foursquare, nie wiem, czy korzystacie z tej strony. To jest taka stronka, gdzie ludzie się check-inują w różnych miejscach, głównie to związane z jedzeniem. I właśnie dają opinie. Ja zawsze patrzę, jak gdzieś jestem, gdzie są najlepsze opinie. I ogólnie w całym mieście Como najlepiej oceniana jest lodziarnia Lariana. I mam plan ją znaleźć gdzieś tutaj, aczkolwiek niekoniecznie teraz, ale na pewno muszę sobie wypróbować te lody tam. Ludzie dziwnie się patrzą. Zobaczcie, jaka restauracja. Jaką ma wystawę. Fajne, co? Wychodzę teraz z apartamentu naszego i idę szukać zdrapek. Może wreszcie uda mi się je kupić. Dużo osób mnie prosi właśnie, żebym nagrała odcinek. Także będzie. Zobaczcie, jaką przepiękną uliczkę znalazłam. Tutaj są takie malutkie sklepiki. Tutaj ogólnie jest fajny taki budyneczek. W środku też. Super. W ogóle jakie piękne ubrania tam są, spójrzcie. Fajnie, urocze wyglądają te sklepiki. Zdrapek nie kupiłam, bo zapomniałam, że siesta zamknięte. I zaraz wam pokażę, jakie fajne picie sobie znalazłam i jakie jest pyszne. Czekajcie chwilę.
Miałam sobie takie picie, to jest na bazie wody. Trochę jak iced tea to smakuje, trochę jak jakiś napój o smaku brzoskwini, czyli peski. Piechotka, mniam. Wszystko teraz pozamykane, bo siesta, ale to jest sklep z kosmetykami, bardzo fajne w ogóle kosmetyki. Taka wystawa. Jakieś perły, muszle. Taka piękna okolica, słuchajcie, w samym sercu Starego Miasta, naprawdę bardzo fajny klimacik. Patrzcie, no naprawdę są puste ulice, że wam pokazuję. Bardzo mało ludzi, tam tu nikogo nie ma. Także siesta, ja też idę wypoczywać. Patrzcie, tutaj są te bary tabaczi. W takich miejscach można kupić, no nie wiem, na przykład papierosy. Jak jest to zamknięte, to są jakieś automaty. Jakieś no automaty, można sobie kupić. U nas to wszędzie, a tutaj tylko w takich specjalnych miejscach puste automaty. I z racji tego, że ta siesta, to są te wszystkie zdrabki pozamykane, więc kupię to później. Zmierzam w kierunku naszego apartamentu Como Loft. Takie wejście przez bramę, w takiej kamienicy to jest wszystko. Zaraz wam pokażę, tylko przejdziemy przy sobie przez cień. Proszę bardzo, tak wygląda wejście. No i tutaj są różne apartamenty. Każdy apartament ma swój kolor. Ja mieszkam fioletowym. Pies największą atrakcją, zobaczcie ile ludzi wokół niego jest. Pies odcięto chwili, bo Cześć! Jestem teraz przy pocztówkach i będę wybierała dla was pocztówki i zrobię, nie wiem czy w tym, ale w którymś filmie na pewno zrobię, że wam będę rozdawała z moim podpisem pocztówki, także na pewno oczekujcie tego i tutaj coś fajnego zaraz powybieram, żebyście mieli taką pamiątkę ode mnie. Ja spaceruję teraz i zapomniałam się odezwać do was i powiedzieć co robię. Byliśmy na aperitivo, czyli to jest taki drink plus przekąska właśnie z ludźmi, którzy jeszcze tutaj zostali po ślubie i teraz lecimy na jakieś jedzonko, także tak to wygląda. Tam z tyłu idzie nasza ekipa. I jesteśmy teraz na tym placyku, gdzie znajduje się kościół. Stare Miasto jest takie właśnie, że można sobie wszędzie pochodzić, jak już się kilka razy było, to można ogarnąć co gdzie jest. Zobaczycie, ale tu mnóstwo takich muchlat, a takich meszek bardziej i powiem, że komarów tutaj nie ma, ale te muszki są okropne, wszędzie na mnie siedzą. Zamówiłam dzisiaj kalconi, rozkryjmy to. Tak to w środku wygląda. Tak jak pizza, tylko że po prostu złożone na pół. Zobaczcie, jakie piękne uliczki tutaj są. Myślę, że nocą to ma super klimat. Myślę, że w tym momencie będę kończyła dzisiejszego vloga. Jesteśmy właśnie po jedzeniu i jutro wybieram się do Mediolanu, także mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to poproszę o kciuki w górę. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, na dole czerwony przycisk subskrybuj i widzimy się już w kolejnym vlogu. Pa, pa!